Czwartek, 22 lutego, czas rozpocząć poranek z TVP Info. Violeta Wramba i Piotr Jędrzej, witamy serdecznie. Witamy serdecznie i oczywiście to zachęcamy do spędzenia tego czasu z nami. Będziemy mówić m.in. o tym, że trwają protesty rolników na granicy z Ukrainą. Według danych policji w kolejkach na Podkarpaciu na granicy po polskiej stronie stoi ponad 1000 ciężarówek. Będziemy sprawdzać sytuację m.in. w Medyce i Dorohusku. Ale porozmawiamy także i to już za kilkanaście minut o naszym zdrowiu. Odra atakuje. Czy grozi nam epidemia, bo tracimy populacyjną odporność? Przerażające dane płyną do nas z Wielkiej Brytanii i innych europejskich państw. Ale poza odrą będziemy także mówić o koronawirusie i zapytamy, jakie są objawy long COVID-u, bo w tej sprawie najnowsze dane. Będziemy mówić też o tym, że trwa tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W całym kraju można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. My o tym również w poranku będziemy rozmawiać. No oczywiście sprawdzimy, co dzieje się za granicą, sprawdzimy, co dzieje się w sporcie i w pogodzie, czyli tradycyjnie, jak zwykle w poranku z TVP Info. Ale zanim my, to oczywiście Małgorzata Walczak, serwis informacyjny.